Początkowo miałem nie robić odcinka na ten temat, ale ilość komentarzy i wiadomości z prośbami o przygotowanie takiego sprawiła, że jednak się za ten temat wziąłem. Chodzi oczywiście o szeroko udostępniany ostatnio temat pewnej hipotezy dotyczącej dziewiątej planety. Mówi ona o tym, że miałaby ona być czarną dziurą. Mimo że temat brzmi jak typowy skok na kasę z grantów, to zajrzałem do oryginalnej pracy naukowców i tam wyglądało to już dużo lepiej. Hipotezę tę wysnuło dwóch fizyków, Brytyjczyk Jakub Scholz i Amerykanin James Unwin. W swojej pracy, do której link macie w opisie odcinka, sugerują oni, że postulowana dziewiąta planeta może w rzeczywistości być niczym innym jak pierwotną czarną dziurą, która obiega Słońce w olbrzymiej odległości. Czym właściwie są pierwotne czarne dziury? Czym różnią się od swoich sióstr, czyli supermasywnych czarnych dziur i tych wielkości gwiazdowej? Koncepcję istnienia takich obiektów po raz pierwszy wysnuło dwóch astronomów, Jakow Borisowicz, Zeldowicz i Igor Dmitrijewicz Nowikow w 1966 roku. Miały to być czarne dziury, które utworzyły się niedługo po samym Wielkim Wybuchu, nie w wyniku kolapsu jądra masywnej gwiazdy, ale przez grawitacyjne zapadanie się bardzo gęstych w materię rejonów Wszechświata. W początkowym etapie jego istnienia materia była bardzo gęsto upakowana. Różnego rodzaju fluktuacje kwantowe mogły sprawić, że w niektórych rejonach została ona ściśnięta do takiego stopnia, że ostatecznie uformowała się czarna dziura. W taki sposób mogły powstawać czarne dziury o masie do 100 tysięcy mas Słońca, ale też takie, które od naszej gwiazdy byłyby dużo mniej masywne, aż do mikroczarnych dziur. Jednak te ostatnie nie miałyby szans przetrwać do naszych czasów. Z racji tego, że promieniowanie Hawkinga jest tym bardziej intensywne i mniej masywna jest czarna dziura, to wyparowałyby one już dawno temu. Jednak pierwotne czarne dziury o masie mniejszej od Słońca mogły jak najbardziej uchować się i do naszych czasów. Narzędziem, dzięki któremu naukowcy mają nadzieję natrafić na ślady takich pierwotnych czarnych dziur, jest kosmiczne obserwatorium Fermi Gamma Ray Space Telescope, znane też jako GLAST. Służy ono do obserwacji źródeł promieniowania gamma. Dzięki niemu dostrzeżono na przykład dwie rozciągające się na 25 tysięcy lat świetlnych bańki powyżej i poniżej płaszczyzny Drogi Mlecznej. Być może również udałoby się zaobserwować ślady pierwotnych czarnych dziur, o ile te w ogóle istnieją. Pierwotne czarne dziury musiałyby być również niebarionowe. Co kryje się pod tą dziwną i skomplikowaną nazwą? Otóż jest to bardzo proste. Bariony to grupa pewnych specyficznych cząstek, z których dwie znacie na pewno bardzo dobrze. Są to mianowicie protony i neutrony, z których zbudowane są jądra atomów. Z racji tego, że w początkach powstawania Wszechświata te cząstki jeszcze nie istniały, to siłą rzeczy takie pierwotne czarne dziury nie mogły powstać z materii barionowej, a więc są niebarionowe. Niektórzy z badaczy uważają też, że pierwotne czarne dziury mogą być niejako nasionami, z których powstawać mogły następnie supermasywne czarne dziury, które znajdujemy w centrach wielu galaktyk, a także mogą być fundamentem powstawania czarnych dziur o masie pośredniej, czyli takich, której masa jest większa od czarnej dziury masy gwiazdowej, ale mniejsza niż supermasywnej. Takie pierwotne czarne dziury musiałyby utworzyć się w mniej niż sekundę po Wielkim Wybuchu, podczas tak zwanej ery dominacji promieniowania, kiedy to temperatura promieniowania i materii była względnie równa. Był to też okres, kiedy Wszechświat był całkowicie nieprzezroczysty dla promieniowania, dlatego też nie jesteśmy w stanie dostrzec tego okresu z pomocą teleskopów. Być może w przyszłości możliwe będzie obserwowanie tego, co się wtedy działo z pomocą np. fal grawitacyjnych. Co ciekawe, parowanie i wybuchowe kończenie żywota przez czarne dziury jest jednym z hipotetycznych wyjaśnień obserwowanych od lat rozbłysków gamma, czyli silnych wyrzutów promieniowania gamma z różnych ośrodków poza naszą galaktyką. Są to jednocześnie najsilniejsze znane ludziom zjawiska elektromagnetyczne w obserwowalnym wszechświecie. No i teraz, wiedząc już, czym są pierwotne czarne dziury, przechodzimy do głównego tematu dzisiejszej astrofazy, czyli o podejrzeniu istnienia takiego właśnie obiektu w Układzie Słonecznym. Mianowicie Scholz i Unwin twierdzą, że być może hipotetyczna dziewiąta planeta naszego systemu planetarnego, która została zaproponowana przez astronomów Battegina i Browna, jest tak naprawdę właśnie taką niewielką, pierwotną czarną dziurą, okrążającą Słońce w odległości od 300 do nawet 1000 jednostek astronomicznych.
W swojej pracy Scholz i Unwin piszą o dwóch anomaliach grawitacyjnych o podobnej masie, ale zupełnie innym pochodzeniu, które muszą zostać wyjaśnione. W tym wszystkim ważne jest, że postulowana dziewiąta planeta miałaby mieć masę od 5 do 15 mas Ziemi, a mając to w pamięci, trzeba następnie przyjrzeć się odkryciu, którego dokonał instrument OGLE. Mniej więcej w odległości 8 kiloparseków od Ziemi dostrzegł on grupę obiektów wywołujących mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Obiekty, które je wywołały, miałyby mieć masy od połowy do 20 mas Ziemi. Jak więc widać, masa domniemanej dziewiątej planety zawiera się w tym przedziale. Może to oznaczać na przykład, że OGLE zauważył rój samotnych planet, a jedną z nich swego czasu przechwyciło Słońce, co tłumaczyłoby takie oddalenie dziewiątej planety od naszej gwiazdy. Drugim wytłumaczeniem są właśnie pierwotne czarne dziury, które również mogłyby posiadać taką masę. I właśnie udowodnieniem, że jeden z takich obiektów został przechwycony przez Słońce, zajęli się w swojej pracy badacze. Wyjaśniają oni, że jakkolwiek Układ Słoneczny do odległości mniej więcej 100 jednostek astronomicznych jest całkiem nieźle opisany i zbadany, to jednak powyżej 250 jednostek astronomicznych mamy bardzo wiele niewiadomych. Różnego rodzaju zgrupowania obiektów, zamiennie z pustkami, wydłużone orbity niektórych obiektów, czy też wręcz pionowe ustawienie pewnych komet i planetoid względem płaszczyzny ekliptyki. Te wszystkie anomalie można rozpatrywać oczywiście osobno, ale istnienie w tym miejscu jakiegoś masywnego obiektu rozwiązuje je wszystkie za jednym zamachem. To najprostsze rozwiązanie, wyczerpujące założenia brzytwy Okama i dlatego też tak bardzo dla astronomów kuszące. Proponują oni poszukiwania soczewkowania mikrohalo, które powstawałoby podczas akrecji, czyli wciąganiu pod horyzont zdarzeń ciemnej materii. Nie da rady bezpośrednio zaobserwować ewentualnej czarnej dziury. Po pierwsze, nie emituje ona światła widzialnego, więc na tle czarnego kosmosu byłaby zupełnie niewidoczna. Po drugie, jej średnica wynosiłaby raptem kilkanaście centymetrów. Praca nie dotyczy tylko ewentualnej pierwotnej czarnej dziury, ale też przechwyconej planety. Badacze obliczyli, że najbardziej prawdopodobne byłoby jednak przechwycenie planety z zewnątrz, niż uformowanie się jej na obecnej orbicie, czy też wyrzucenie z bardziej wewnętrznego regionu Układu Słonecznego. Według obliczeń badaczy, pierwotna czarna dziura o masie 5 mas Ziemi i promieniu 5 cm miałaby temperaturę równą 4000 Kelwina, a więc byłaby chłodniejsza niż reliktowe promieniowanie tła. Jednak anihilacja ciemnej materii w mikrohalo dookoła czarnej dziury emitowałaby już wyraźny sygnał, którego można by szukać z użyciem zaawansowanych systemów pomiarowych. Naukowcy mają nadzieję, że ewentualne cząstki ciemnej materii, takie jak postulowane WIMPy, mogłyby z pomocą czarnej dziury anihilować i rozpadać się na jakieś cząstki zawarte w ramach modelu standardowego, czyli już coś, co bylibyśmy w stanie obserwować. Jednak Scholz i Unwin, mimo matematycznego dowodu, który wyprowadzili w swojej pracy, otwarcie przyznają, że za tymi obserwacjami i anomaliami grawitacyjnymi może stać również szereg innych zjawisk i obiektów. Na przykład mikrohalo ciemnej materii bez istniejącej w środku pierwotnej czarnej dziury. Gwiazdy egzotyczne, czy też inaczej gwiazdy Bosego, czyli takie, które składać by się mogły na przykład z kwarków albo preonów, będących hipotetycznymi składowymi kwarków, jeśli te w ogóle jeszcze z czegoś mniejszego się składają. Instrument OGLE nie jest w stanie wykazać, czy obserwacje, których dokonał, pochodzą od małej czarnej dziury, mikrohalo czy planety. Ale jest mało prawdopodobne, aby samo mikrohalo ciemnej materii było w stanie wywołać zaobserwowane mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Kolejną możliwością jest jeszcze to, że dużo większe, masywne halo ciemnej materii zostało rozciągnięte na orbicie okołosłonecznej w odległości, gdzie spodziewamy się dziewiątej planety. I to właśnie ono oddziałuje grawitacyjnie z obiektami transneptunowymi. Musiałoby ono być oddalone od Słońca o 500 jednostek astronomicznych i mieć łącznie masę około 10 mas Ziemi. Naukowcy w podsumowaniu sugerują, że powinno się rozpocząć obserwację rejonu, gdzie spodziewamy się zaobserwować dziewiątą planetę w zakresach optycznym, podczerwieni i mikrofalowym, ale także promieniowania rentgenowskiego, gamma i innych wysokoenergetycznych. Jeśli konwencjonalne obserwacje nie wykażą istnienia dziewiątej planety, to koncepcja pierwotnej czarnej dziury może stać się bardzo interesująca. Na końcu swojej pracy Scholz i Unwin zamieścili obrazek, który pokazywać ma wielkość hipotetycznej pierwotnej czarnej dziury w dokładnej skali. Jeśli jesteście ciekawi, to odpalcie sobie PDF-a z pracą, do którego link znajdziecie w opisie filmu, ale koniecznie na komputerze lub większym tablecie, tak żeby móc wyświetlić dokument w 100% rozmiarze. Następnie zjedźcie na sam koniec i zobaczycie piękną, czarną kropę, pokazującą rozmiar pierwotnej czarnej dziury.
Chociaż hipoteza wydaje się no mało prawdopodobna, a wręcz wygląda jak skok na granty, to gdyby jednak okazała się prawdą, mielibyśmy prawdopodobnie bardzo egzotyczny układ planetarny. Wiemy już, że układ słoneczny nie jest wyjątkowy. Są inne planety przy innych gwiazdach, również takie podobne do Ziemi. Ale zapewne mało który system planetarny mógłby się pochwalić własną pierwotną czarną dziurą. Fragmentem, który pamięta prawie same narodziny Wszechświata. A może są one dużo bardziej powszechne i występują przy większości gwiazd? Kto wie? Wspaniałość nauki polega na tym, że odpowiadając na jedne pytania, odkrywa całe multum kolejnych.